Siemanko, z tej strony Kamek i witam Was w kolejnym odcinku z FIFA World. Sezon kolejny, mamy 3 punkty niestety, bo 0-3, 0-3 ostatnie wyjścia, wiecie jak to jest z FIFA World na razie, więc musimy sobie radzić dalej, mimo że nasz skład gra dobrze, wszyscy no, są na przyzwoitym poziomie, to przegrywamy mecze, mimo że wygrywamy i takie tam. No wiecie o co chodzi. Dobra, z czym się dzisiaj zajmiemy grając w FIFA World, bo oczywiście cały odcinek bez tutaj zbędnego wycinania będzie. Dzisiaj pogadamy o transferowym okienku, które się wczoraj zamknęło i zaraz o tym wszystkim powiemy, tylko muszę przejść do transfery, tak, i kupić kondycję dla wszystkich moich zawodników. Przeszukaj rynek transferowy. W każdym razie, wracając do transferów, już zaczynamy o nich mówić. Może zacznę od końca. Radamel Falcao wypożyczany do Manchester United. Dwa takie duże w sumie wypożyczenia były w ostatnich dniach. Jeden to właśnie Falcao do Manchester United, natomiast Chicharito właśnie z Manchester United do Realu wypożyczony. Także no całkiem spoko, że takie wypożyczenia się dzieją. Nie wiem dokładnie, jak tam. Czekajcie, ja muszę skupić się na rozwoju złoto. Może myszką to zrobię, będzie 5 razy szybciej. Nie treningi, aha, to jest chyba pod treningi tutaj. Już, tylko biorę 3000, nie dziękuję. Taniej jakoś, poproszę. Nie wiem, ile to FIFA World kosztuje. Dlatego ciężko mi 3,5. 10 tysięcy, dobra, kupię za 3,5, nie wiem ile to kosztuje dokładnie, ale po prostu nie chce mi się tego szukać. Sklep, nieprzypisane i użyj, wyślij do... O, dobra, nie mogę, tak, muszę coś z klubu użyć, ajajaj. Tak to jest, tak wiadomo, w FIFA 14, FIFA 15 już nieograniczona liczba tych rzeczy, a tutaj, no niestety... Mamy ograniczoną, dodam po prostu, użyję sobie jednej karty jednorazowej, może być kontrakt na Modriczu, no i już wracamy, szybko, bo czas nagli, po prostu nie chcecie oglądać, jak tak długo sobie kontrakty robię czy coś, tylko tracę wasz cenny czas, nie wiem dlaczego tak powiedziałem. Dobra, morale mamy, git, jest, była kondycja, była, moja była lepsza. No i dobra, teraz w końcu możemy przejść do meczu. Woohoo! Bo wiecie, kondycha jest ważna. Musicie zawsze pamiętać, żeby tą kondycję jednak dbać o nią. Nieważne w jakiej FIFA, czy FIFA 14, 15, World, czy jakakolwiek inna. Bo jeżeli mają mniej kondycji, to po prostu w połowie meczu będą padali na pysk i nic z tym nie zrobicie. Dobra, wyszukujemy nam przeciwnika. Dobra, Falcao w Manchesterze United wypożyczony. Całkiem dobry transfer, no drobny transfer, wiadomo, zależy też od kondycji Falcao, czy nic sobie nie zrobi, nie będzie, wiadomo, jakiejś tam kontuzji, czy czegoś w tym rodzaju, bo on z tym ostatnio ma problem. No i zobaczymy, Manchester United zresztą sprowadził w tym okienku transferowym dwie grube ryby. Falcao i oczywiście Angel Di Maria. No i zobaczymy, no, w ostatnim meczu właśnie to Di Maria pokazywał się z jak najlepszej strony, wiadomo, Di Maria to jest jednak walczak, to on po prostu nie odpuszcza w żadnym meczu, walczy o każdą piłkę i dlatego uwielbiam tego gracza, nieważne w jakim zespole on teraz będzie, czy nawet przeszedłby kiedyś do Barcelony, i tak będę uwielbiał Angela Di Maria za to jak gra, dlatego... Zobaczymy, jak sobie United poradzi. Ostatnio no, nie idzie im porażka z trzecioligowym zespołem angielskim. No to jest jednak jak na taki klub, którym jest Manchester United, to nie powinno się zdarzać. I teraz mamy akcję Diego Costa. Aj, nie, za długo zwlekałem z tym strzałem, mogłem z pierwszej piłki uderzać. No, także zobaczymy, jak sobie Manchester po tym transferze poradzi. Może teraz ktoś oprócz Rooneya z przodu będzie grał, będzie próbował, no i oczywiście z Van Persie, no, zobaczcie ile gwiazd jest. Zobaczymy, może teraz Falcao będzie w stanie pomóc Manchesterowi i podnieść się, no bo nie oszukujmy się, 2 punkty po 3 spotkaniach w Premier League i odpadnięcie z trzecioligowym zespołem, to chyba no żaden fan Manchesteru nie potrafi sobie z tym poradzić, tym bardziej, że przed sezonem jak Manchester grał, no każdy wie, że przed sezonem byli mega nie do pokonania, a tutaj proszę, takie rzeczy. No i zobaczymy, jak oni sobie z tym wszystkim poradzą. Teraz u góry, tam, aj, za późno, ale jeszcze raz, jeszcze Turan, tak jest, 1-0.
No, także mam nadzieję, że Manchester troszeczkę się podniesie, no bo przykro było zobaczyć, jak taki zespół, nie wiem, spada z ligi. Tym bardziej, że jest Van Hal, który powinien to wszystko ciągnąć, a dzieje się tak jak z Moisem, więc już niektórzy zaczynają porównywać go do Moisa i tej sytuacji sprzed roku. Zobaczymy, jak to będzie. Piszcie, co o tym sądzicie w komentarzach, czy Manchester United się podniesie. Teraz tak, Chicharito, czyli groszek w Realu, w Real Madryt. No i spoko. I to mi się podoba, wiemy jak Benzema gra. Czasem ma przebłyski tak, że łupi jak głupi, a czasem po prostu no, nie potrafi dobrze zagrać piłki. I czy kopnąć, czy wykończyć, a teraz mamy strzał, nic z tego nie wyjdzie. Więc mam nadzieję, że po prostu Chicharito wniesie trochę walki i Benzema nie będzie się czuł tak samotnie, nie tyle samotnie z przodu, co taki wiecie, nie do ruszenia. Jest Benzema i on wie, że po prostu nie ma innego, lepszego napastnika i on będzie grał w tym Realu, nieważne jak słabo. Dlatego mam nadzieję, że to będzie szło właśnie w tym kierunku, że teraz będzie walka między Chicharito a Benzemą, albo dwóch z przodu, chociaż nie wydaje mi się, żeby tak to wyglądało, żeby Ancelotti tak ich ustawił. No ale to nie ja jestem trenerem Realu Madryt i zobaczymy, co on wymyśli z tym Chicharito, bo jeszcze pamiętajmy, że jest Hesse, więc zobaczymy, jak ten Real będzie grał. Ja mam nadzieję, że jak najlepiej, chociaż ostatnio porażka 4-2, gdzie wygrywali 2-0, no to nie napawa optymizmem, ale wiadomo jak to jest. Początek sezonu, sporo potknięć. Dalej, Arsenal wykupił jeszcze z Manchester United Welbecka. No wiadomo, przyszedł Falcao, jednego napastnika trzeba było się pozbyć. Teraz, nie. Nie, dobrze, że zrypał. Więc Welbeck w Arsenalu. Takie dziwne transfery się dzieją. Wiadomo, Arsenal potrzebował napastnika, no nieważne, jakiegokolwiek, bo co, ten Giroud, który teraz wyłapa kontuzję, mamy tylko Alexisa Sancheza w Arsenalu i sprawa wygląda naprawdę mega lipnie, dlatego taki Welbeck nawet im się przyda, który podobno tylko potrafi wykończyć sytuację, nic więcej, że jak dostanie piłkę przed bramką, to tylko wtedy ją wykończy. No ale nie oglądałem za bardzo gry Welbecka, więc się nie wypowiadam tak bardzo na ten temat. No zobaczymy co wniesie do gry Arsenalu. No bo ten napastnik, tak jak mówiłem, był im mega, mega potrzebny. No i co jeszcze z większych transferów? Co to było? W tym ostatnim noc, czy coś się wydarzyło grubego? Muszę sobie tak sięgnąć pamięcią. Wiadomo, jakieś mniejsze, większe transfery, tam ktoś do QPR przeszedł i tak dalej. Ale czy ja sobie przypomnę jakieś grubsze transfery? Polak z Genui, nie wiem, przeszedł do Serie B, to wiem na pewno. Ale kurde, no nie wiem, no może na następny odcinek się przygotuję lepiej. Teraz właśnie przygotowałem się o tym Welbecku, znaczy przygotowałem się. Chciałem porozmawiać po prostu o Welbecku, Falcao i Di Marii, Manchesterze, po prostu Realu, Arsenalu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No wiadomo, Diego Costa w Chelsea na razie sobie radzi mega. Skoro strzelił tyle bramek już, także no myślę, że może być taki nowy Suarez Premier League. Zobaczymy też, jak właśnie Suarez w Barcelonie sobie poradzi, kiedy już w końcu będzie mógł oficjalnie zapykać sobie w meczu, czy będzie po prostu od Messiego dostawał mega podania, bo wiadomo, chyba Messi będzie grał za nim, no a Suarez z przodu, Neymar pewnie z lewej strony i jakoś ta Barcelona będzie poskładana. Ja też z trenerem Barcelony nie jestem, Więc ciężko mi coś powiedzieć. A teraz Marin. Ajajaj, obok słupka. No i coś, ta FIFA World bardzo płynnie chodzi. Nie wiem od czego to zależy, ale mega płynnie chodzi, podoba mi się to. Podoba mi się to, jak ta FIFA World chodzi. Mam nadzieję, że nie wywali mnie pod koniec tego meczu i nie wiem, nie stracę znowu 3 punktów, bo to już by było przykre. No ale mam nadzieję, że będzie git. Ciekawe właśnie, mnie ciekawi FIFA World, jak zrobię, gdy wyjdzie 15, będą nowe transfery, dobrze, będą nowe transfery, jak to wpłynie na FIFA World, czy nowe karty się pojawią, nie wiem, ciekawi mnie to bardzo, a teraz Falka, nie, to Diego Costa, Diego Costa. Czy ja powiedziałem Falcao, że w Chelsea sobie radzi? Nie, chyba powiedziałem, że Diego Costa. Jeżeli tak, to sorry za pomyłkę. No i mam nadzieję, że te 3 punkty zgarnę teraz.
Dobrze, koleś zresztą miał całkiem niezły rekord, miał tam 200 ponad wygranych, a tylko 90 porażek. I teraz Rakitic, no nie, ten Abiati ładnie broni. Jeszcze właśnie Balo przecież w Liverpoolu, to jest taki też mega transfer. Chociaż ostatnio nie strzelił, mimo że Liverpool wygrał z Tottenhamem 3-0, to nie popisał się właśnie ten oto Balotelli. Miał pierwsza sytuację chyba w trzeciej minucie, miał taką mega główkę, idealnie dograną od Sturridge'a na główkę, ale prosto w bramkarza zagrał, no i niestety piłka nie znalazła drogi do bramki. Później jeszcze miał parę sytuacji, ale nic z tego i 3 punkty, czy nie, czy tak? Tak, 3 punkty, nice, mam nadzieję, że mnie teraz nie wywali po prostu. No i patrzcie, no wygraliśmy z nawet dobrym kolesiem, pięknie. Dobra, jeżeli chcecie więcej odcinków z FIFA World, też piszcie w komentarzach. My widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.